Oh my god, to wszystko jest białe, to wszystko zdobyła. Awe, witam imperialistów, tutaj Lukas. W odcinku, co gdyby Rekonkwista zakończyła się porażką albo nigdy się nie wydarzyła, nie doszłoby do wyparcia Maurów z Iberii i zamiast Kastylii w 1444 roku mapka prezentowałaby się następująco. W tym celu przygotowałem mniej więcej odpowiednik kalifatu Kordoby z 1000 roku. Mam nadzieję, że mi to wyszło. Religię w prowincjach mamy sunnicką oraz kulturę andaluzyjską. Uznałem, że przez 400 lat raczej by doszło do asymilacji kulturowej. Gdybyście po obejrzeniu tego odcinka chcieli zobaczyć więcej tego typu odcinków, dajcie znać w komentarzu koniecznie. Jeżeli macie jakieś pomysły na serię Co Gdyby, no to też piszcie mi w komentarzu. Zacznijmy od przejrzenia, co posiada Andaluzja. Niesamowicie mocne morale. Już na starcie 15% więcej, silniejsza flota handlowa, ship trade power plus 25%, bonus fire damage received, zwiększona liczba wojska od wasali, tolerancja innowierców, koszty idei 10% zmniejszone, więcej manpowera i tańsze korowanie prowincji, jak i następnie kolonista dodatkowy i mocniejsze forty. Bardzo ciekaw jestem tego, czy Andaluzja pójdzie dalej w podbiół tego całego regionu, czy jednak zakończy się kolonizacją nowego świata. Gramy na ulepszonym AI, więc może być bardzo różnie. Startujmy i zobaczmy, co ciekawego się wydarzy. Już sam początek rozgrywki i pierwsze rzeczy. Andaluzja zabrania Portugalii toczyć wojny i weszła w sojusz z Sienną. Naprawdę mnie ciekawi, co włoska Sienna ma do Andaluzji. O, i widzę, że zbliża się wojna domowa w Andaluzji. I pierwsza dziwna rzecz, Maroko zaatakowało Andaluzję. No ale siły są raczej porównywalne z tego, co widzę. Andaluzja ma nawet więcej teraz tego wojska. Ale co tu się dziwić, skoro Andaluzja ekonomicznie miażdży wszystkich swoich przeciwników. I wybuchła wojna domowa. Chyba dość szybko się zakończy. Nawet bardzo szybko, co niestety powoduje, że na tronie zostaje beznadziejny grenacki władca. W międzyczasie dochodzi do Surrender of Maine. Anglia jak zwykle go nie oddaje, a Aragon płaci za sojusz z Anglią. Portugalia została najechana przez połączone wojska Lyonu i Galicji. Raczej tego nie wygra. 3 lata rozgrywki i już jakieś rzeźnie się tu odwalają. Wojna raczej będzie bierna. Andaluzja dopiero zaczęła budować flotę. Nie jest w stanie się przedostać na drugą stronę, a Maroko też nie atakuje. A tu tymczasem niespodziewany zwrot akcji, który przegapiłem. Wojska portugalskie się zdesantowały i wyczyściły połączone wojska Lyonu i Galicji. Galicja długo wolnym krajem nie była, a Lyon jest zjadany przez Kastylię. Papa Lyon! Muszę przyznać, że spodziewałem się, że te kraje mogą coś tutaj namieszać, ale no skończyło się na podbiciu ich. Coś się szykuje, Andaluzja robi claimy. No następca w Andaluzji też nie narodził się jakiś dobry. O, i ruszył podbój wreszcie. Portugalii. Swoją drogą, dziwna rzecz się stała. Burgundia ma tutaj prowincję portugalską. Raczej większych szans Portugalczycy i Kastylia nie mają. O, i Anglia zdradziła Portugalię, zerwała sojusz. Ej, ta Andaluzja ma naprawdę dużo wojska, 63 tysiące. A, bo to very hard, no tak. Upadek incoming. No, dużo Andaluzja w tej wojnie nie wzięła. Dosłownie 4 prowincje tylko. Patrzcie na tego kolejnego następcę. A tu coś się zmieniło. No nie ukrywam, pierwszy wybór mnie zaskoczył. Quantity? Jeszcze więcej andaluzyjskiego wojska? No bez jaj, Polska wzięła defensive ideas. Co to ma być? Znaczy w sumie to nie tak źle, będą miażdżyli na moralach za jakiś czas. Jak połączą to z ideami narodowymi? Osman już pierwsze rozwinął, drugie kończy. A Francja też ilościowe, zobaczcie jak oni to biorą. Tylko Anglia poszła na razie w kolonizację. A nie, przepraszam, Kastylia i Portugalia będą chyba robiły eksodusy. Rok 1504 i Andaluzja ma już podbite troszeczkę więcej Kastylii oraz Portugalii oraz wbiła się już początkowo w Maroku. Ale ogólnie dość mało się tutaj działo w międzyczasie. Z takich dziwniejszych rzeczy to na przykład Aragon, który zajął prowincję Prowansji, Tunis na Korsyce, Polska wbijająca się mocno w stepy i do tego widoku naprawdę muszę się przyzwyczaić. Austria z Unią nad Czechami, Węgrami, Brandenburgią i jeszcze odziedziczyła Burgundię, też pod Unię. A nie, Brandenburgia
jest tylko sojusznikiem, a to dziwne, że mi tak pokazało. Dziwne? Osman dopiero co zdążył zjeść troszeczkę Mameluka, ale wziął te prowincje tutaj. Też dziwne. Europa mniej więcej tak się prezentuje w tym momencie. Jak zwykle dość słaba Moskwa, ale ten Nowogród całkiem okej jest. Tymur zwyczajowo uległ rozpadowi, a Jam jednoczy prowincje perskie. Może Persja powstanie? W Indiach tymczasem no cały czas trwa walka o władzę. Przed chwilą Malwa była zjadana przez Delhi, teraz Delhi upada od Malwy. Bahman ich został pociśnięty przez Vijayanagar i Gujarat. Tutaj na razie wszystko bez zmian. W części chińskiej, w Indochinach pojawiają się już też pierwsze kolonie portugalskie, hiszpańskie i na razie tyle. Nie widzę tutaj nic innego więcej. Przepraszam, Dania tutaj kolonizuje na północy. Prawie zapomniałem o Afryce. Ona prezentuje się następująco, bez jakichś większych niespodzianek. Trochę mnie zdziwiło, że jako drugi ideę bot wziął ideę ekonomiczne. I co najdziwniejsze, dużo botów wzięło jakie drugie ekonomiczne. Jak tak klikam po nich wszystkich, to administracyjne, ekonomiczne bardzo często się pojawiają. W sumie z takich wydarzeń, które się tutaj teraz mają miejsce i się dzieją, to jest duża wojna tego bloba austriackiego z Francją i krajami włoskimi na północy. Kiepsko to wróże Francji. Ech, totalny upadek Francji. No i Francja w wyniku tej wojny została zmuszona, żeby wypuścić księstwo Armagnac, czy jakkolwiek się to wymawia. O, teraz wszystko właściwie widać. A Austria w wyniku tej wojny staje się naprawdę najpotężniejszym blobem w okolicy. 862 dewa! Osman jest większy? Ciekaw jestem, czy na przykład to nie spowoduje, że Andaluzja zaraz, jak tylko nie wiem, z Aragon, to nie zacznie się wbijać tutaj w te księstwa francuskie. No przecież teraz nie mają żadnej protekcji. Andaluzja bardzo dziwnie tutaj podbija, wypowiada wojnę, miaży totalnie Portugalię i Kastylię i od każdego kraju zabiera równą liczbę prowincji. Jedną albo dwie, za każdym razem. Jestem ciekaw, jak będzie tutaj teraz, bo Kastylii została jedna prowincja, a Portugalii trzy, więc może jakoś inaczej się kolejna wojna skończy. Ej, i tu jest ta Burgundia! To może to spowodować konflikt andaluzyjsko-austriacki. No i poszedł Integrate. Czyżby miała być Austria kolonialna? Ja Francji w tej kampanii nie wróżę dużo dobrego. Ale teraz to w sumie Polska ma się o co bać, bo jest kolejnym celem Austrii. Czyżby wreszcie Andaluzja zdecydowała się zająć coś więcej w Maroku, a nie tylko patrzyła, jak tutaj statki pływają? Andaluzja wspiera niepodległość Milanu, który jest pod Unią z Królestwem Aragonu. O, rzadki widok bardzo. Dwie Sycylie powstały. No, może się dziać dość ciekawie w tym momencie. Jak patrzę na tę ideę, ja muszę zagrać kiedyś tym krajem. Są naprawdę przekoksanie mocne i mają swoje drzewko misji. Nawet nie zwróciłem uwagi, kiedy Andaluzja odpaliła złotą erę, a było to dość dawno, bo w 1490. Wzięte trzecie idee eksploracyjne, czyli będą kolonie. Ale beka, Kastylia straciła prowincję i powstała nacja Haiti w tym miejscu. Andaluzja ustanawia swoje pierwsze kolonie w Nowym Świecie i jest spora szansa, że zobaczymy ucieczkę Portugalii do Brazylii. Swoją drogą, Haiti też ma dość ciekawe idee, dużo moralków, dodatkowy kolonista, diplomatic reputation i zwiększona liczba osadników. No czegoś takiego się nie spodziewałem, żeby Andaluzja uczestniczyła we szwedzkiej wojnie o niepodległość. Ale zobaczyć, jak Commonwealth wygrywa wojnę z Moskwą zawsze na propsie. No dobra, już zaczął przegrywać. Oh my god, kiedy ja ostatnio Rosję widziałem? Co tu się wydarzyło? No ta Polska chyba jednak przegrała jakąś wojnę. A w sumie zobaczmy, co na tym Commonwealthie bot sobie powybierał. Naprawdę wybrał 10% production efficiency zamiast dodatkowych bonusów do władcy? Okej. Okay. No, Polska nie! Ach, myślałem, że zobaczymy fajną Polskę na tym podejściu. Trudno. Rok 1564 i najpotężniejszym krajem na świecie jest zdecydowanie Austria. Andaluzja dopiero na szóstym miejscu. Austria dlatego, że jak możecie zobaczyć, zdobyła Unię nad pewnym krajem. I że to niby ja mam szczęście do Unii personalnych. A zobaczcie, co ta Austria zrobiła. I to jeszcze bot. Zdobyła Czechy, Węgry i Commonwealtha na Unię personalną. Andaluzja tymczasem wypchnęła Portugalię już totalnie z Iberii. Wbiła się tutaj dalej w Maroko, podbijając...
te mniej wartościowe terytoria, ale niech będzie. Rozwinęła dość nieźle kolonie, ale to tak nie do końca, bo tutaj wcześniej je skolonizowało Haiti, a Andaluzja je po prostu odbiła. O, i teraz nawet koruje. Haiti na szczęście jeszcze nie upadło ostatecznie, chociaż wojska Andaluzji się tutaj znajdują. Ej, fajnie wyglądają te wojska Andaluzji. Andaluzja też zaczyna kolonizację Meksyku. Ciekawe, jak tutaj będzie wyglądało, czy to podbije wszystko. Plemiona amerykańskie się jednoczą. Irokezi są bardzo duzi w tym regionie. Też muszę kiedyś z nimi zagrać sobie. Wracając jeszcze do Europy, no zobaczcie, że z Francji dużo nie zostało, ale też muszę wam powiedzieć, że bardzo dziwną rzecz zaobserwowałem, że Bot podbija bardzo dużo prowincji, a potem je następnie zwraca krajowi, który podbijał przed chwilą. Nie wiem, czemu tak to się dzieje, bo te terytoria tutaj, no szkoda, że tego nie nagrałem, ale było tak, że Francja przegrała wojnę, nie miała tych terytoriów i zaraz dzień potem wszystkie odzyskała. Wielka Brytania prawie zjednoczyła wyspy, tylko Tomont, czy jakkolwiek się to wymawia, ludzie w takich dziwnych mundurkach, no, zostali do podbicia. Ogólnie Europa to już widać, że taka blobowata się robi. Duża Rosja, duży Osman, no, chciałoby się powiedzieć Commonwealth, no, ale wiem, że to jest Austria. W Azji Transoksjana dominuje stepę i podbija Tymura. Persja powstała, ło! To może być ciekawe. W Afryce Songhai i reszta tak mało co się zmieniła. Etiopia bardzo ładnie urosła. Indie to jest zdecydowana dominacja nikogo w sumie. Co to jest Kanda, Chanda, czy jakkolwiek się to wymawia? Tutaj też mam wrażenie, jakby nic się nie działo, nikogo nie podbijał. No dobra, no chipsał, hipsał, chsipaw, wap, chize. No tutaj to coś podbiło. Mink jak zwykle nic nie robi, chociaż nie do końca, zrobi sobie tutaj taką ścieżkę zdrowia do Indii. Andaluzja dalej powinna podbijać Tunis, z tego co widzę, ma tutaj claimy, oraz powinno dojść do jakiejś wojny z Sycylią za jakiś czas. Sycylia nie ma mocnych sojuszy, Francja i Wenecja tylko... What the fuck? Ile reform przeprowadzonych? Ej, już jest liga, i to wszystko się dzieje już w tym momencie. Może dojść do wojny. Ej, w sumie to tak, zobaczmy jak to wygląda religijnie, te centra. Bo aż nie jest za bardzo spowolniona ta Austria w tym wszystkim. Reformat się odpalił bardzo mocno we Włoszech, z tego co widzę. Protestantyzm na północy. No ale nie za dużo tego. No i anglikanizm oczywiście na wyspach zdominował. Wojna o Ligę Protestancką rozpoczęła się i powiem szczerze, że nie widzę, żeby mieli obalić cesarza. Jest on znacznie silniejszy. Ale co najważniejsze, Andaluzja walczy z cesarzem. W sumie też Osman walczy przeciwko niemu. I kurka, zazwyczaj to jeżeli Osman wchodził przeciwko cesarzowi, to zawsze Liga przegrywała. Albo jeżeli popierał cesarza, no to cesarz wygrywał. A tutaj może być tym razem nie za wesoło dla przeciwników cesarza. W sumie bardzo dziwne, że Francja wspiera cesarza w tej wojnie. No ale może jest tutaj coś takiego, że chuj, bo ci zabiorę jeszcze więcej tej ziemi, więc mi wesprzyj. Albo to dlatego, że jest wciąż katolikiem. Logika paradoksu. A nie, to jakaś inna wojna z Francji jest i tak dalej. Chyba, że Francja już wypisowała. On teraz tak patrzy dopiero, jak duża jest ta wojna. No Andaluzja trochę tych przeciwników ma. W sumie to można powiedzieć, że cały sunnicki świat walczy przeciwko całemu katolickiemu. Dla Andaluzji te konflikty dobrze się nie skończą. Lol, dla Osmana też niezbyt. Można powiedzieć, że Austria pozawiatała zarówno Osmana, jak i Andaluzję. Myślę, że łatwo dla Andaluzji ta wojna się nie zakończy. No, skrzywdzili naszą Andaluzję i to bardzo. A Austria zdominowała Holy Roman Empire. Zachowała wiarę katolicką i szczerze mówiąc raczej zdominowała całą rozgrywkę. Nie wiem co by musiało się wydarzyć, żeby teraz Austria upadła. Ale jest jeszcze szansa, Andaluzja bierze ofensywne jako czwarte idee. Rok 1649. Jak możecie się domyślić, Austria totalnie zdominowała rozgrywkę. 4000 dewa, jest to bardzo dużo jak na bota. Jakbym miał grać przeciwko temu, byłoby naprawdę ciężko. Drugi Osman, Rosja, Ming, Wielka Brytania, Haiti, Persja i Andaluzja na wylocie. I Osman ma militarnego hegemona. Chociaż nie wiem jak on to zrobił, bo nie ma miliona wojska w polu, ma ledwo 800 tysięcy. Ale możliwe, że w ramach jakiejś jednej wojny przekroczył ten limit bardzo znacznie. Osman zarabia też całkiem nieźle, 631 golda. No ale nie tym się interesujecie, pewnie chcecie wiedzieć jak wygląda sytuacja. Austria zintegrowała Węgry, wciąż jednak zmierza do integracji Rzeczpospolitej za jakiś czas,
ale jednak troszeczkę jej z tym zejdzie. Wojny toczyła głównie tutaj w regionie francuskim, zdobywając kolejne jej prowincje i trochę rozrastając się, ale to już naprawdę nieznacznie w ramach Holy Roman Empire. Szkoda też, że mimo wygranej wojny nie przeprowadziła żadnej dodatkowej reformy już i cały czas posiada punkty Imperial Authority na minusie. Bardzo zawodzi mnie tutaj Andaluzja, ale co się dziwić, jak ona non topper się tutaj w sojuszach zamkniętych z Tunisem oraz z Imperium Osmańskim. Praktycznie nie jest w stanie nigdzie nic podbijać, chociaż chyba sojusz właśnie z Tunisem został zerwany. To może i się zacznie coś dziać w tej okolicy. Jeżeli idzie o nowy świat, został zdominowany obecnie poprzez Haiti oraz Teksas, który się tutaj utworzył z kolonii portugalskich. Haiti łanie dalej popodbijało w dół. Kolonie portugalskie zostały też przejęte przez kolonie brazylijskie, jak widać na załączonym obrazku. Chociaż szczerze mówiąc nie wiem co to jest, chyba to są teksańskie kolonie. Zgadza się, to są teksańskie kolonie. A wszystko co miała tutaj Andaluzja pokolonizowane zostało popodbijane przez właśnie miejscowe potęgi. Słabo to wygląda. W Afryce Centralnej Songhai zdecydowanie dominuje. Jeżeli pójdziemy w dół, to tutaj naprawdę nic się nie zmieniało. Tyle co Marwi troszeczkę Kilwy popodbijało i ogólnie Kilwa upadła. Etiopia nadal stanowi potężne imperium, które obecnie toczy wojnę z Mamelukiem i tylko Mamelukiem, więc w którymś momencie dojdzie do starcia pewnie Osmana z Etiopią i Etiopia zostanie zaorana, ale tutaj też mamy potężną Persję, która już raz wygrała wojnę z Osmanem. W Indiach też konsolidacja, zobaczcie jak Delhi się tutaj odbudowało, to nie jest Delhi z Jampuru, to jest Delhi, które podbiło Jampur na współpracę z Bengalem, mają wzajemny sojusz. Andahar podbił Vijayanagar, co też jest dość dziwne, bo to zazwyczaj Vijayanagar podbija Andahar, ale to dlatego, że Andahar ma tutaj jakieś sojusze, a Vijayanagar został osamotniony. Wielkim zwycięzcą może okazać się Gujarat, bo to on będzie w tym miejscu zarabiał najwięcej z handlu i zabierał wszystkim handel tak naprawdę z całych Indii. Ayutthaya zdominowała Indochiny, a region Malaki został zdominowany przez Pasai. No, Maya Pathi Nithit, nie wiem jak się to wymawia, możecie mi napisać ten jeden raz w komentarzach. Tutaj nic w zasadzie niezmiennie, Australia jeszcze nie skolonizowana, nie ma Austrii w Australii, szkoda. I tak to nam się na razie dość powoli toczy. Wszystkie podboje zostały troszeczkę, tutaj tego nie zauważyłem, że Tunis bardzo mocno wbił się w dwie Sycylie. Dwie Sycylie straciły Sycylię, Korsykę i Sardynię. No to może być to ciekawe, możliwe, że całe Włochy niedługo staną się islamskie. Co do religii, prezentuje się to następująco dziwnie. Praktycznie Andaluzja nic nie nawróciła z tego, co podbiła. Protestantyzm, kalwinizm został praktycznie wyparty z części kontynentalnej Europy, chociaż cały czas jest on w Brytanii. Anglikanizm ma się jak zwykle bardzo dobrze. I to potężna Rosja tutaj, kurka, jestem ciekaw, czy ona się w Chiny zacznie wbijać za jakiś czas, czy zacznie kolonizować Alaskę, bo jeszcze na Alasce jej nie ma w tym momencie. I w sumie Rzeczpospolitą tylko to ratuje, że jest pod Unią z Austrią, no ale wiemy, że Rzeczpospolita zostanie zjedzona za jakiś czas. Jak tak spojrzy na Andaluzję, to następna idea, które wzięła, to handlówki, dość fajnie. Dobrze było, jakby na przykład bot zdecydował się skasować eksploracyjne, skoro i tak z nich nie korzysta, no ale bot to bot, chyba takich rzeczy nie zrobi. Ile polityk ma to poodpalane? Ej, to chyba boty na Very Hardzie mają też dodatkowe polityki, których my nie możemy brać. No, 20 lat później i widać, że Osman jest w upadku, walczy przeciwko Austrii, która walczy z Andaluzją. Czyżby Andaluzja miała upaść jednak, kurka? Co najciekawsze, andaluzyjskie wojsko praktycznie w ogóle nie bierze udziału w walkach. No, tutaj się zatrzymało i stoi, nic nie robi. Austria to zdecydowany hegemon, chociaż 200 tysięcy różnicy w wojsku, a nie, jeszcze armaty dochodzą. Znacznie więcej, też może tutaj robić różnicę. I jeszcze rok 1670 to chyba totalny upadek Francji. Została już wypchnięta. Dosłownie, jest tylko i wyłącznie na tych wyspach tutaj. Na południu Ameryki Południowej. Nie wiem, co to za wyspy, ale wiecie, ja nie jestem dobry z geografii. Czyli Francja zamienia się w państwo wyspiarskie. Na szczęście Andaluzja przetrwała, jeszcze ziemię odzyskała. W sumie to podbiła. Era rewolucji! A sama rewolucja, nie uwierzycie, odpaliła się praktycznie od razu w Wielkiej Brytanii.
No to więc jest wielka szansa, że zobaczymy wielką rewolucyjną Wielką Brytanię. Tymczasem Andaluzja, no troszeczkę dalej zaczęła się rozrastać w terytorium Tunisu, ale nie za dużo. Straciła wszystkie swoje kolonie, nie ma już żadnej. Och, kiepsko to widzę, ale ładnie za to dewuje tutaj prowincję. Zobaczcie, średnio to jest po 30 developmentu. I oj, monumenty rozwinięte, też fajna sprawa, na trzecich poziomach. Tyle podbojów mogłoby tu być. Austria naprawdę już przekoksała. Andaluzja wypadła też już z Great Powerów. Nie ma jej tutaj. Persja jest na ostatnim miejscu. Pojawił się Bengal i niezmiernie cały czas Austria rządzi. Teraz zostało nam tylko poczekać, który kraj pierwszy na świecie wprowadzi rewolucję. Francja wróciła do Francji. XD, co za jaja. Żaden kraj nie stał się rewolucyjny. I rewolucja realnie znikła. Rok 1821. Wreszcie! Zdecydowanie najpotężniejszym państwem jest Austria z 8000 developmentu. Potem Imperium Osmańskie, Haiti i na szóstym miejscu mamy dopiero Andaluzję. Hegemona posiada Osman Andaluzja. I w zasadzie muszę powiedzieć, że przetrwanie Andaluzji na Półwyspie Iberyjskim miało dość ciekawe skutki. Pierwszym i najważniejszym z nich jest to, że pod przywództwem Austrii Europa jest prawie zjednoczona. W zasadzie Brandenburgia, Prowansja to są jedyne kraje, które tutaj przetrwały w regionie i jakieś pojedyncze małe księstwa. I można uznać, że zjednoczyła się Europa katolicka, żeby właśnie przeciwstawić się islamizacji tego regionu. Drugim fajnym aspektem tych tutaj wydarzeń jest, że osłabienie kolonizatorów spowodowało eksodus Portugalii i Kastylii, przez co mamy do czynienia z bardzo silnym Teksasem i przekosmicznie silnym Haiti, które następnie przejęło troszeczkę teksańskich kolonii w tym miejscu, ponieważ sojusz pomiędzy tymi dwoma narodami się po prostu rozwiązał. Zdziwiony też jestem tutaj Afryką, że w zasadzie dzieli się ona na Osmana, Songha i troszeczkę andaluzyjskich kolonii, troszeczkę brytyjskich kolonii, ale przetrwało dużo ichniejszych tutaj nacji. Region Indii, Persji, no to gigantyczna, potężna Persja, a Indie trójpodział władzy pomiędzy Delhi, Bengal oraz Gujarat. I wreszcie też coś zadziało się w tym regionie świata. Ayutthaya praktycznie całe Indochiny podbiła, Malaki zajęte jest przez Pasaj, Mayapati, czy jakkolwiek się to wymawia, zajęło sobie Australię, a Kutaj zajął całe Filipiny. Region Mingu, Japonii praktycznie cały czas bez zmian. Nic się tutaj nie wydarzyło. Myślałem, że potężna Rosja, skoro wreszcie powstała, to coś tutaj zamiesza, jednak nie. Mapka religijnie tak się nam tutaj prezentuje, w zasadzie protestantyzm Dania, Szwecja, no i reformę na Prowansji pod patronatem Burgundii, czyli katolików, i anglikanizm ma się świetnie na wyspach. Dziwi mnie to, że islamizacja odwrotna miała miejsce raczej na terytoriach Andaluzji, jest tutaj mniej islamu niż na początku rozgrywki. Afryka tak się nam tutaj prezentuje, no dość śmiesznie też wyszła. No ale jaka tutaj Ameryka Południowa katolicka i totemist katolicyzm w Ameryce Północnej. Siła militarna krajów prezentuje się następująco. Na very hardzie liczby robią jednak wrażenie. Tak samo z flotą. Jestem mega zdziwiony, że Andaluzja zajęła pierwsze miejsce. Jeżeli idzie o bogactwa krajów, Andaluzja jest na drugim miejscu. Osman pierwszy. A przecież nie jest najsilniejszym krajem. Mapka światowa developmentu prezentuje się następująco. Co tutaj się wydarzyło? 172 deva w Wiedniu, oh my god. Andaluzja nie wygląda tak źle. Ma trzy duże skupiska developmentu i też całkiem źle, bo to rozwijało wszystko. Mapka manpowera, o kurde bele. Pierwszy raz widzę taką mapkę na koniec rozgrywki. Ta modyfikacja na lepsze AI robi swoje. Naprawdę. No, przykładowo 30 tysięcy manpowera na miesiąc u Imperium Osmańskiego? Dajcie też mi znać, czy w ramach takich kampanii, co gdyby, chcielibyście widzieć historię, timeline od początku do końca z widokiem na przykład na cały świat, czy na jakiś tam ważny region, ale to w tym odcinku tego nie będzie. Tylko tak przyszłościowo się pytam. Jeżeli wciąż czujecie niedosyt po obejrzeniu tego odcinka, zapraszam do obejrzenia odcinka, w którym łatwo i przyjemnie pokazuję, jak stworzyć potężną Andaluzję w 40 lat.